Natomiast do samej kontuzji czy choroby. Kamil kilka dni temu po prostu udał się na masaż tajski. Po raz pierwszy doświadczył kontaktu w starym, sprawdzonym miejscu z nową masażystką. No te tajki masują dosyć mocno, bo sam o tym wiem. Chodzimy z żoną regularnie do tajskich masażystek, natomiast muszę powiedzieć, że masażystka masażystce jest nierówna. I mamy jedną ciocię Krysię wspólnie z żoną, do której chodzimy, gdzie mamy do niej 100% zaufanie, że nawet jak złapie cię za dwie ręce, siądzie na tobie i powygina kręgosłup, wbije ci kolana w kręgosłup, to masz przekonanie, że nie zrobi ci krzywdy. Kamil poszedł na ten masaż, wbite kolano gdzieś w dolną część kręgosłupa, dostał jakiś prądu w nodze, noga mu się nienaturalnie wyprostowała i od następnego dnia po prostu zaczęły go doświadczać nieprawdopodobne bóle głowy. Wydawało mu się, że to przejdzie, no ale kilka dni później do mnie zadzwonił, mówi, nie jestem w stanie trenować, nie jestem w stanie zerwać tempa na walce z cieniem. Mówi, poczekam jeszcze do jutra. Następnego dnia miał być sparing w Dzierżoniowie. W pierwszej rundzie rywal, sparing partner, uderzył kilka razy w gardę. I nawet to samo uderzenie w gardę spowodowało, że po prostu gdzieś ta głowa się zatrzęsła i niczego nie widział tak, i znowu zaczął odczuwać tak potworny ból, więc no, nie był w stanie normalnie zrobić biegu. Powiedział mi, że to, co zwykle był w stanie przebiec czas 10 km, to tutaj nie był w stanie zrobić połowy. Został przebadany, prześwietlony. No i okazało się, że tam wycieka jakiś płyn mózgowy, że jest rozszczelnienie, że absolutnie nie wolno mu uprawiać żadnego sportu, dopóki to się nie zrośnie. Dostał w tej chwili jakieś lekarstwa, zalecenia, ma jeść tylko papki. Nie wiadomo, czy będzie w stanie wrócić do treningu za 6 tygodni, czy za 6 miesięcy. To są sprawy bardzo, bardzo indywidualne i no po prostu gdzieś to szczęście w nieszczęściu jest takie, że gdyby zaczął się od wczoraj czy od dzisiaj odwadniać, żeby zrobić wagę, no mogłoby się to skończyć po prostu tragicznie, nie tylko już jak dla jego kariery sportowej, dla życia po prostu, ale dla zdrowia i dla życia ludzkiego.